Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zero ibu pod tytułem Kopyr się sprzedał. Jak widzicie, może właśnie nie widzicie, znaczy jesteście zszokowani, mam koszulkę Dezertera. To jest jedna z ostatnich koszulek, którą sobie zostawiłem. Właściwie chyba ostatnia koszulka punkowa z czasów punkowych. Faktem ja ją rzadko nosiłem, bo tak słabo wyglądała, więc dlatego się nie zniszczyła. I tutaj teraz proszę odgonić dzieci, a założyłem ją dlatego, że będzie to film z serii Punk się nigdy nie pierdoli. Powiem wam, że naprawdę jestem zszokowany ilością negatywnych komentarzy i bulwersów pod wczorajszym filmem dotyczącym agencji Flow i etykiet. Oznaczyłem ten film dość wyraźnie, także to jest film, który powstał we współpracy. Bardzo wielu z was zarzuciło mi, że powinienem go określić jako lokowanie produktu albo reklamę. To nie jest... Zaraz wam powiem, dlaczego tak nie zrobiłem. Natomiast ja oznaczyłem to jako współpracę i napisałem, że film powstał we współpracy. Dlaczego? Dlatego, że tak się określa w blogosferze polskiej, tak się określa materiały, które właśnie, żeby to nie było, nie brzmiało reklama, bo to o to właśnie chodzi, że jeżeli ja napiszę w tytule reklama, czy napiszę lokowanie produktu, to po prostu ludzie będą to podświadomie omijać, mimo że materiał jest wartościowy. Dlaczego? Dlatego, że to jest reklama, czyli kłamie. I dlatego właśnie to nie jest reklama. Bo reklama to jest coś, że ktoś przychodzi do mnie i mówi: puszczasz ten materiał, taki jak jest. Albo ja ci daję na kartce napisane, co masz przeczytać, albo mówię ci, co masz powiedzieć, ty to mówisz i za to dostajesz kasę. To jest reklama. Jeżeli na przykład, dajmy na to, celebryta, aktor występuje w reklamie banku, to on nie będzie sobie opowiadał, co on sądzi o tej ofercie, co on tam... Nie! On mówi, że jest kredyt, sprawdza, ile ma cali i cenę. Wchodzi do banku i patrzy, ile ma procent. I koniec. On nie ma żadnego wpływu na to, co on ma powiedzieć. No może oczywiście powiedzieć, że się nie zgadza, aczkolwiek tutaj no to pole manewru ma bardzo niskie. Jeżeli wcześniej podpisał kontrakt, to wszystkie kampanie reklamowe, które podpisał ten, musi je realizować. Ja tak nie robię. Nagrałem ten materiał tak, żeby pokazać portfolio agencji reklamowej Flow. Natomiast tam nie było żadnych wytycznych, że masz nas pochwalić za to, masz powiedzieć, że to, masz powiedzieć to. Nie. To był materiał, który powstał z mojej jakby... Ja go sam nagrałem, pokazałem gościom do obejrzenia, czy im to pasuje. I tylko taka jakby wchodzi w grę relacja. Ale ta cała akcja z tą agencją Flow, a jeszcze dlaczego nie lokowanie produktu? Lokowanie produktu to jest coś, jeżeli występuje jakiś produkt, albo mówi się o jakimś produkcie, ale on nie jest treścią filmu, tak? Czyli jak James Bond przychodzi do baru i zamawia Heinekena, a potem i wcale nie robi tak Heinekena, tylko troszkę widać, że to jest Heineken, jedzie potem BMW, później gdzieś tam dzwoni z Nokii czy z Samsunga, potem na przykład ma garnitur jakiejś tam firmy, gdzie dyskretnie widać, że to jest dana firma, to oni za to wszystko płacą. Tam nie ma przypadków. W takim filmie jak James Bond, ale w wielu innych, tam nie ma żadnego przypadku. Tylko, że oni to robią subtelnie. Ale żeby być w zgodzie z prawem, to na sam koniec pojawia się lista. Było lokowanie takich produktów. Tylko to jest w trzeciej czy czwartej minucie napisów, kiedy wszyscy już wyszli z kina. Kiedy wszyscy już przełączyli kanał, poszli sobie się wysikać po tym, jak oglądali go w domu, poszli sobie robić herbatę. Nikt tego nie ogląda, bo to jest tylko spełnienie wymogów prawa. Tak samo jak proszę o skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Tego nikt nie słucha. To jest po prostu wymóg prawa. Wszyscy o tym wiedzą, że jak James Bond pije Heinekena, czy nie, większość sobie nie zdaje sprawy. I o to chodzi. Dlatego, że jak oni by przyszli do filmu, kina i bym powiedziano, James Bond reklamował Heinekena, Smirnoffa, tam to, to oni by nie oglądali filmu, nie mogliby się skupić na filmie,
tylko by się skupiali na tym, gdzie wyłapać, gdzie tu jest ta reklama. Natomiast tutaj nie było takiej mimochodem reklamy, tylko było otwarcie powiedziane, że jest agencja Flow, że ona zrobiła to i to i że oni chcieli być u mnie na blogu i nawiązaliśmy współpracę. I koniec. I tu jest czytelnym tekstem, że to jest współpraca komercyjna. Za każdym razem, jak pojawia się taka fraza, że we współpracy, współpracujemy i tak dalej, to mam na myśli działalność komercyjną. Dlaczego? Dlatego, że ja się utrzymuję tylko i wyłącznie z działalności mojej piwnej. Dlatego, że gdybym pracował na etacie 8 godzin, to fizycznie bym nie był w stanie wrzucać 2-3 filmów dziennie. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, dlatego dopóki któryś bloger nie pójdzie full pro w blogowanie, to mnie nigdy nie dogonią. Bo po prostu ja wrzucam 2 filmy dziennie, oni są w stanie wrzucić jeden na 2 dni. I ja ich rozumiem, bo się po prostu nie da, fizycznie się nie da. Ja wstaję zwykle o 7 rano, chociaż z bólem wielkim, jak czasem żona jest tak miła i ona odwiezie dzieci, to czasem pośpię trochę dłużej. Wstaję, po tym ogarnięciu tematu z dziećmi, wrzucam film. Żeby go wrzucić, musiałem wcześniej go zmontować, dzień wcześniej, przez całą noc się wysyłał, rano go poprawiam, opisuję, robię zdjęcie, puszczam. Następnie muszę zmontować film na popołudnie. On się montuje, potem trzeba nagrać. Zwykle nagrywam o godzinie 22:30, jak dzieci pójdą spać. Czasami kończę o godzinie 1:00 nagrywanie. Więc tak wygląda mój dzień. Oczywiście tam są przeznaczone też czas na rodzinę, ale prawda jest taka, że czasem nie mam czasu, czasem nie mam czasu na to, żeby, nie wiem, jakiś sport sobie, znaczy tu się trochę usprawiedliwiam sam przed sobą, ale nie mam czasu na ten sport. Dlatego, że non-stop muszę coś robić. Już nie wspomnę o komentarzach, o odpowiadaniu i tak dalej. Przecież wczoraj spędziłem kilka godzin na komentowaniu i odpowiadaniu na te wszystkie zarzuty. I teraz słuchajcie, bo ja w zasadzie nie powinienem tego filmu nagrywać. Każdy normalny człowiek by mi powiedział, zostaw to, to przyschnie, zapomną, będzie ten. Ale ja chcę być z wami uczciwy. Ja myślałem, że jestem uczciwy w moim mniemaniu, ale z tego, jakie są wasze reakcje, to odnoszę wrażenie, że wy się czujecie oszukiwani. Więc chcę wam wszystko wyjaśnić, kawa na ławę, jak to wygląda. Więc od ponad roku utrzymuję się tylko i wyłącznie z bloga. Na te przychody się składają, które ważenie piwa w Widawie, eventy różne, które na przykład jakieś szkolenie poprowadzę, czy coś takiego, współpracę w postaci produkcji filmów, czyli na przykład zgłasza się do mnie browar i chce, żeby się pojawiła jego recenzja, jego piwa na blogu. I te filmy są oznaczone jako współpraca. Tak samo filmy, gdzie odwiedzam jakiś browar, dlatego że im zależy na tym, żebym ich odwiedził, nakręcił fajny materiał i one są oznaczone jako współpraca. Dlaczego nie są oznaczone jako reklama? Po pierwsze, dlatego że to nie jest reklama. Po drugie, dlatego, że nie można reklamować w Polsce piwa. Jest to zakazane. Ale już pomijając w ogóle aspekty jakby prawne, to nie jest reklama. To nie jest tak, że oni przychodzą i mówią, wystąpisz w naszym filmie reklamowym. Nie. To ja kręcę film o browarze albo o danym piwie. I teraz, to nie jest tak, że browar mówi, słuchaj, my płacimy, no to wiesz, ma być ekstaza nerwowa. Nie. Popatrzcie sobie na wszystkie filmy, które były we współpracy. Nie ma na każdym filmie tam ekstaz. Czasem jest tak sobie. Zasada jest jedna, chociaż jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. Zasada jest jedna. Jeżeli piwo byłoby totalny piach, to po prostu ma przywilej ten, że ze mną współpracuje dany browar i tego nie puszczamy. Nie puszczamy po prostu. Spuszczamy na to zasłonę milczenia. Ja wystawiam fakturę na połowę kasy, na jaką się umówiliśmy. I to jest jedyne, co można powiedzieć jest ten. Chociaż ja się w ogóle staram nie puszczać jakby takich totalnie jadących recenzji, bo nie jest to moim celem. Nie jest moim celem nikomu dokopać, ale tym bardziej nie jest moim celem dokopać temu, kto chce ze mną współpracować, kto chce się pokazać na blogu. Więc to jest jedyna różnica. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, dobra kopyr, ty tak sobie gadasz, ale wiadomo jest, że jak wziąłeś hajs, to będziesz lepiej mówił. I dobra. Ja rozumiem, że tak możecie myśleć.
Ja tak nie myślę. Ja uważam, że jestem jakby, mogę sobie patrzeć w lustro, mogę spać spokojnie, nie mam wyrzutów sumienia, że okłamuję was za pieniądze, które dostałem za współpracę. Nie. Natomiast, ponieważ wy moglibyście tak pomyśleć, to ja za każdym razem staram się napisać wyraźnie, że film powstał we współpracy. Albo było to piwo browaru takiego i takiego, z którym współpracuję. Tak, 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 w ramach współpracy i tak dalej. Za każdym razem, jak się pojawia ten wpis we współpracy, to znaczy, że była to współpraca komercyjna. Bo jak sama nazwa mówi współpraca, jest tam ten odcinek praca. I to jest moja praca. I teraz jest pytanie. Czy ja jestem jakąś, prawda, prostytutką, która każdy przyjdzie, zapłaci i ja mu nagram jego ten? Nie do końca. Nie do końca. Właśnie dlatego moja sytuacja jest tak wspaniała, że ja mogę odmówić. Ja nie jestem pracownikiem agencji reklamowej, który dostaje zlecenie od szefa i mówi: proszę, tutaj masz zrobić ten. Nie. Jeżeli mi się nawet gęba nie podoba tego gościa, jeżeli ja gościa nie trawię, po prostu nie robimy tego. I koniec. Dlatego, że ja jestem... Ja nie potrafię kłamać, staram się w ogóle nie kłamać, nie potrafię kłamać i ta ściema by wyszła. Poza tym to by jest dla mnie za duże ryzyko. Jeżeli ja o piwie, które jest beznadziejne, będę się nad nim rozpływał w zachwytach, to przecież zaraz w komentarzach się pojawią ten: ej, Koper, coś ściemniasz, u mnie jest inaczej, to piwo tak nie smakuje i tak dalej, i tak dalej. Jak mawiał Michał Szafrański, najbardziej popularny bloger obecnie w Polsce, który największy hajs kosi, to jest bloger z bloga Jak Oszczędzać. Zobaczcie na ten blog, to jest fantastyczny blog. Chociaż ja nie mam czasu nawet na niego patrzeć, na ten blog jego. On mówi: twarz mamy tylko jedną i reputację. I nie możemy jej tak o... po prostu sprzedać za jakąś marną kasę, bo po prostu utnie nam to całą kasę w przyszłości. To jest kurwa tak oczywiste, że aż nie wiem. Także ja jestem przekonany, że robię w zgodzie z własnym sumieniem, w zgodzie z prawdą. I powiem wam szczerze, że my żyjemy w takim kraju, gdzie niestety o pieniądzach się nie mówi, tak? Jest to temat tabu, prędzej, kurde, ludzie opowiedzą, że ma raka i w ogóle, że hemoroidy, niż ile zarabia tak naprawdę, bo albo się boi, że się okaże, że bardzo mało i wstyd, albo że bardzo dużo i tamten będzie mi zazdrościł. W takich krajach bardziej rozwiniętych, jak, nie wiem, chyba Norwegia czy Szwecja, każdy sąsiad może każdemu sprawdzić pita jego i się dowiedzieć, czy na przykład 10 lat on leci na stracie i z czego żyje i z czego ma, prawda, samochód pod domem. Nie chodzi o jakieś donoszenie, tylko o to, że może gość ma gębę pełną frazesów, jaki to jest patriota, ale podatków nie płaci. Ja podatki płacę. VAT-u zapłaciłem naprawdę sporo, bo nie mam co odliczać. Bo jeżeli jadę za granicę, to nie mam VAT-u do odliczenia. A kasy trzeba wydać. Znaczy VAT zapłaciłem za granicą, ale w Polsce go nie odliczę. Ale dobra, zostawmy to. Nie chodzi o to, żeby się tutaj żalić. Więc... nie narzekam, naprawdę. Ostatnimi czasy zarabiam naprawdę fajnie, ostatnie 2-3 miesiące. Początek roku i pierwsza połowa był taki sobie. Był, kurczę, pełen zwątpień. Zwłaszcza, że moja żona wtedy też szukała pracy, więc było ciężko. Ale jestem dobrej myśli, że na koniec roku, jak to wszystko przeliczę, to się zbliżę do 2 średnich krajowych miesięcznie. Super! Jestem bardzo z tego zadowolony, naprawdę daje mi to satysfakcję, ale jest jedna wielka różnica. Ja to robię dlatego, że to lubię. To nie jest tak, że ktoś mi płaci kasę, przyjedź do nas, nakręć film. Nie. Ja ten film kręcę z przyjemnością. Ja lubię chłopaków z Doktora Bru, lubię tych, których odwiedziłem w browarze Lubro, których poznałem w browarze Reden. Ale to była współpraca komercyjna. Ale to w niczym nie zmienia faktu, że tam nie było żadnego kłamstwa, tam nie było żadnego nie wiadomo czego, tylko to jest to całe piękno tej mojej sytuacji, że ja dostaję kasę za to, co lubię. I współpracuję z tymi ludźmi, których lubię. Nie muszę współpracować. Wiecie, kto się najbardziej prostytuuje? Najbardziej prostytuuje się ten, czy najbardziej sprzedaje się ten, czy daje dupy ten, kto 40 godzin w tygodniu albo 160 godzin w miesiącu
spędza, wykonując polecenia debilnego szefa, którego nienawidzi, wykonując rzeczy, których nienawidzi, którymi żyga, które powodują u niego stres taki, że w niedzielę po południu on już odczuwa skręt kiszek na myśl o tym, że w poniedziałek ma iść do roboty, to ktoś taki, jeżeli oddaje 3/4 swojego życia za to, żeby mieć kasę, może dużą, to ten ktoś właśnie daje dupy i ten ktoś się prostytuuje, ten ktoś się sprzedał. Czasami musi, bo po prostu ma rodzinę do utrzymania. A czasami chodzi o kasę. I trwa w takiej pracy, której nienawidzi, której nie cierpi, z szefem debilem, albo którego uważa za debila, który nim pomiata, ale trwa, bo kasa. I to jest niestety... I uważam, że ja mam ten komfort, że w takiej sytuacji nie jestem. Ja nie muszę brać wszystkich zleceń. Co więcej, ja też wiem, że w mojej sytuacji największa kasa jest poza moim zasięgiem. Dlaczego? Bo największą kasę w Polsce mają koncerny. Ja nigdy nie zrobię reklamy Somersby, nigdy nie zrobię reklamy Żubra, bo po prostu bym stracił wiarygodność i bym sobie nie mógł popatrzeć w twarz. To nie znaczy, że nigdy nie będę współpracował z żadnym koncernem. Nie. Mogę wystąpić w reklamie Porteru, mogę wystąpić w reklamie India Pale Ale, mogę kurczę, wiele rzeczy mogę. Ale jednak wielu rzeczy nie mogę i wielu rzeczy nie zrobię. I ta największa kasa, która mówię, jest w koncernach, jest poza moim zasięgiem. I żyję z tym. Liczę na to, że tych browarów małych będzie na tyle dużo, że nawet zarabiając na każdym na każdej takiej współpracy mało, razem uzbieram dużo. No i tyle. To jest to, co wam chciałem powiedzieć. Chcę, żebyście wiedzieli, że żyję z tego. To jest moja praca zarobkowa. Możecie uznać, że dobrze wynagradzana, inni powiedzą, że słabo wynagradzana. Pewnie większość powie, że dobrze wynagradzana i jeszcze w ogóle za nic. No możecie tak myśleć, że to jest za nic. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to samo. Naprawdę. Każdy może to zrobić. Każdy może to zrobić. Na razie na rynku jest jeszcze full miejsca. To tak samo jak z browarami. Browarów będzie coraz więcej. Ja fizycznie jestem w stanie ze wszystkimi współpracować. Być może ktoś może współpracować na niższych stawkach, zrobi lepsze pieniądze, może zrobi więcej takich recenzji, nie wiem. Wiem tylko jedno, że ja sobie w lustro patrzę bez problemu, śpię spokojnie i zależy mi na tym, żebyście wy nie czuli się dymani. Ja to często, jak rozmawiamy na przykład o jakiejś współpracy z kimś, ja mówię, słuchaj, mi nie zależy na jakichś kokosach, ale nie chcę się czuć dymany. Że po prostu ty masz z tego, kurczę, tyle, a ja mam na tyle. Nie. Więc trudno. Jeżeli po tym filmie będzie minus 1000 subów, trudno. Jeżeli będzie minus 5000 subów, trudno. Poczekam 3 miesiące, odbiję to. Natomiast ja chcę, żebyście wiedzieli, że ja was nie będę oszukiwał, ale też nie będę określał tych materiałów, które zrobiłem we współpracy, jako reklama, jako lokowanie produktu, bo to nie jest ani reklama, ani lokowanie produktu. To nie spełnia tych w ogóle wymogów. I już pomijam, że mógłbym mieć z tego jakieś nieprzyjemności, ale po prostu to nie jest reklama i nie jest lokowanie produktu. Ja te filmy kręcę z przyjemnością. Kontakt z ludźmi, którzy ważą, z piwowarami i tak dalej, sprawia mi przyjemność. Po iluś tych wszystkich współpracach jesteśmy na przykład naprawdę się dobrze czujemy w swoim towarzystwie z chłopakami z Doktora Bru, ale to nie znaczy, że jechałbym na koniec na koniec Polski na premierę za Bóg zapłać. No niestety, no nie. Nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ale przez ostatnie 2 miesiące przez 8 weekendów byłem w domu 2. To niestety też ma swoje... No nie powiem złe strony, ale ma swój koszt, tak? No nie jest wszystko tak, o, z nieba nie spada. Więc mam nadzieję, że ci, którzy to rozumieją, zostaną. Mam nadzieję, że ci, którzy to rozumieją, dadzą łapkę w górę. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy w kraju żyli takim, którym pieniądze nie będą tematem tabu i nie będą powodem do tego, żeby komuś źle życzyć, kogoś oskarżać i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że docenicie tę szczerość. No a jeżeli ktoś naprawdę nie może z tym żyć, to ja go bez żalu żegnam. Nie hejtuję go, nie mówię, że jest kurde mentalną gimbazą i tak dalej. Nie.
bez żalu cię żegnam. Możesz iść do innych blogerów, vlogerów, którzy pracują na etacie i są niezależni. Mi nie zależy na tym, żeby być niezależnym blogerem, od którego nic nie zależy. Mi zależy na tym, żeby zmieniać po prostu świat i robić to, co kocham. Cześć.